Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak domowym sposobem łatwo można zrobić sobie ocet jabłkowy. Przedstawię Wam taki najprostszy przepis, jaki tylko można sobie wyobrazić, a przy okazji pokażę, jak właśnie można zagospodarować resztki po robieniu szarlotki. I tutaj to, co widzicie, to jest już taki dwudniowy wstawiony, powiedzmy, ocet. Tak de facto to najpierw trzeba zrobić z tych jabłuszek wino, no i tutaj po prostu obierki i ogryzki zalewamy wodą z cukrem, ale różnica pomiędzy robieniem wina a robieniem octu jest taka, że tutaj nie trzeba robić tego bąblownika, tylko po prostu przykrywamy gazą i dodatkowo stosujemy coś, co pozwoli, żeby te jabłka były cały czas przykryte, żeby przypadkiem nie zaczęły nam się psuć z dostępem do powietrza, mogłyby się po prostu jakieś grzyby zacząć tam wytwarzać. Także, żeby temu zapobiec, no my stosujemy akurat tutaj, taki mam przykład, wycięta, to jest od jakiegoś tam twarożku, tak powycinane po to, żeby się dało wsadzić przez to małe wieczko, powiedzmy, przez tą szyjkę od słoika, ale jak macie większy pojemnik, to nie musicie tak. Ważne, żeby było, żeby te jabłka były przyciśnięte, żeby nie wystawały ponad poziom wody. No i tutaj dlaczego w ogóle warto robić? No to tutaj na pewno znajdziecie bardzo, bardzo dużo informacji na innych filmach, na YouTubie, jakieś tam doktory, profesory się wypowiadają. No generalnie jest to dobre na cukrzycę, na choroby wieńcowe, obniża trójglicerydy, bo dużo jest mitów, czy tam powiedzmy jakichś takich niepotwierdzonych informacji na temat cholesterolu, który dobry, który zły. No i rzadko, czy powiedzmy nie wszyscy pamiętają, że bardzo jest istotne obniżanie trójglicerydów. No i są badania, które wskazują na to, że taki ocet właśnie, jak się, nie wiem, łyżkę, dwie łyżki dziennie będzie spożywało, to bardzo pomaga obniżyć nie tylko cukier we krwi, nie tylko poprawia insulinoodporność, czyli jakby pozbywamy się tej insulinoodporności, no to jeszcze właśnie ogólnie na odchudzanie może nam pomóc, na trawienie może pomóc. Także bardzo, bardzo dużo zalet. Tutaj zostawię jakieś linki, gdzie się mądre osoby wypowiadają, dają odnośniki też do różnych faktycznie badań klinicznych, w których te wszystkie zalety są pokazane. No, ale właśnie tego typu octy, jakby chcieć kupować, to wychodzi trochę drogo, bo jeżeli faktycznie mamy codziennie stosować kieliszek, ten 200 czy tam raczej 20 czy 30 mililitrów, no to po pewnym czasie można zbankrutować, a tutaj za darmo, domowym sposobem można tego typu ocet wytworzyć. No i tutaj, tak jak mówię, ocet wytworzy się sam z wina. Ocet to generalnie jest zepsute wino, tak jak nam może się właśnie dostać powietrze do wina, no to wino nam się zamieni w ocet, a tutaj robimy ten proces jakby specjalnie. Po prostu psujemy to wino i tutaj, proszę, mam jeszcze taką buteleczkę z zeszłego roku. Ocet jabłkowy moja mama robi, no i on jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo przydatny. No i jak można sobie za darmo domowym sposobem zrobić, no to na pewno będzie to lepszy produkt niż taki, który można kupić, bo mamy pewność, że będzie właśnie niepasteryzowany, nie nafaszerowany jakąkolwiek chemią, szczególnie jeżeli mamy swoje jabłka, a ja swoje jabłka mam, także tutaj jak najbardziej mogę być przekonany, że to będzie produkt zdrowy. No i oczywiście tutaj to jest tylko jedna partia. Za każdym razem przy robieniu szarlotki tego typu właśnie ocet warto sobie nastawić, albo w ogóle w takim balonie jak do wina można ogólnie zrobić to wino jabłkowe i potem pozwolić na dostęp powietrza, żeby zrobił nam się z tego ocet. Może się na tym zrobić taka u góry jakaś, no nie wiem, pianka, taka jakby kożuch, ale to nie szkodzi, generalnie nie przeszkadza, można się tego spodziewać. No tutaj akurat nie widać, bo jeszcze jest za wcześnie, ale na takim właśnie już przerobionym occie pojawia się taki kożuszek u góry. No ale tak jak mówię, to nie szkodzi. Także dużo, dużo zalet można domowym sposobem sobie wytworzyć. To ja właśnie tak robię i gorąco polecam Wam, żeby sobie coś takiego robić, spróbować, jak to działa.
na Was, bo moim zdaniem naprawdę warto. No i przy okazji, no mówię, domowym sposobem lepsze robimy, tańsze robimy, tak jak z chlebem, tak jak z winem. Moim zdaniem, no to jest coś, co każdy powinien umieć i każdy powinien sobie popróbować przynajmniej. Także, no mówię, najprostszy sposób, wrzucić, zalać wodą i przykryć taką gazą i po sprawie w zasadzie. Można odstawić i zapomnieć, po zapachu bez problemu rozpoznamy. Teraz to jeszcze pięknie pachnie, dopiero się zaczęła fermentacja ta winna, także póki co to pachnie jak soczek. No ale niedługo, mówię, zacznie pachnieć winem, potem zacznie pachnieć octem. Także, no, to by było na tyle, mówię, po przepis konkretnie, jak ktoś chce, no to zostawię w opisie, będzie najłatwiej, nie ma tutaj za bardzo co pokazywać, no bo to jest po prostu bardzo, bardzo prosta sprawa. Także zachęcam do próbowania własnych sił w produkcji tego typu rzeczy, czy to wina, czy chleba, czy takiego octu, bo wtedy mamy naprawdę przekonanie, pewność, że to, co spożywamy, jest dobrej jakości. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.